Dobrze się, no. Trochę rozjeżdżający się, powinien być taki szybciej opadający. Ale wykopiemy to ze samej ciekawości, co to może być po prostu. 70, 60, no to nie, a spróbuj to namierzyć. Gwóźdź żelazny. No. Tak, jakaś stara śruba albo gwóźdź. No, ewidentnie to było słychać. Piek, no, i no. Taki chyba kuty w ogóle, no nie? Tak wygląda, jak to rzeczywiście stara zgnilizna. No to teraz Deus nam zakłóca akurat. Też żelazo, no ale teren starych okopów trzeba sprawdzić. Ładny sygnał. Dość głęboki, na głębokość pinpointera, tak? W tej chwili już pinpointer, dokładnie. To się, tak, jakaś skóra jest. Albo kora? O. Może nawet wojskowy? Jakaś. Patrząc na solidność tego? Jakaś, tak, jakaś klamerka, dokładnie. Jest taka szansa, że to będzie dokładnie coś takiego. Ładny sygnał na żelazo. Tak, nagrywam. Komentarz wytniesz? Komentarz wytnę, bo nie możemy mówić o pewnych rzeczach w filmie. I o ludziach? I o ludziach, tak. Zwłaszcza pozytywnie, nie powinniśmy się też wypowiadać. To będzie chyba płytki sygnał, prawda? Bo jest coś taki powtarzalny. Tak. Przełamuje się albo na krawędzi, coś blisko. Podnieś cewkę do góry. No. W innych wykrywaczach na płytkie monety jest taki sygnał przełamujący się, podwójny. Tu już kopiemy żelazo, bo tu koloru pewnie nie za bardzo jakiegokolwiek trafimy. Dobra, zobaczymy. No i taka maleńka podkładka, proszę. Połowa pinpointera, może troszkę mniej, może z 8 cm. Też sygnał nie do pomylenia, głośno i wyraźnie. Szukamy czegoś na kolor teraz. Duża rzecz, duży śmieć prawdopodobnie. Coś się przełamuje teraz, także puszka, coś dużego. Tak, zobaczmy. Szester jest. Tak, coś dużego jest tu ewidentnie. No i na samej powierzchni folijka po papierosach. Też coś dużego, też na powierzchni będzie. A zobacz w pinpointie, ile centymetrów pokazuje, jak namierzasz. Bo strasznie głośny jest, jak jest głośny, to jest duża rzecz. 7, coś na wierzchu, jakiś śmieć, wykopiemy. Duży kawałek żelaza, ale z głębokości, umówmy się, konkretnej. No i sygnał na żelazo był. Tak, ewidentnie. Nie było przykłamania żadnego na jakiś tam sygnał kolorowy, tak? Dokładnie. Czyli było widać, że jest małe żelazo albo głębokie żelazo. Tak, nie ma złudzeń, jak kopiemy żelazo, no bo tu kolor ciężko jest znaleźć. No jak będzie kolor, to będziemy się zastanawiać. Znowu żelazo. I też podwójny sygnał jest. A weź pinpointem, namierz go. No dobra, kopniemy. Fragment materaca jakiejś dziuni. A już nie do użycia teraz. 66, 67. Aluminium Polmos, coś blisko powierzchni dużego. Tak. Wykopiemy. No i elegancki. Z husarem. Na rocznicę. Po rocznicy. Folia, czyli nisko. Niskie wskazania, 27-30. Folia prawdopodobnie, ale sprawdzimy. Podpiły łańcuchowe ogniwko?
ciężko wyczuć. Głośny sygnał. Jaka głębokość na pinpointie? Kolor. Aha. A tu żelazo. Albo jest to duże żelazo. Albo duże żelazo. Z boku przebija. Tak. Przekłamuje, no nie? No i kawałek koloru zardzewiałego. Czyli oszukiwało. Ale zobacz jeszcze teraz, czy będzie jakiś sygnał, czy coś jeszcze zostało. Tak. Przekłamywał na kolor ewidentnie. Chociaż nie. Tu jeszcze coś jest. Może być druga część. Jeszcze coś jest. Dobra. Wpadło do dołka z powrotem. Druga część tej korozji może być. Tak, żelazo i kolor, tak jak mówiłeś na samym początku. Drugie jakieś ogniwko od piły łańcuchowej czy od czegoś, nie wiemy. To już jest abstrakcja w tej chwili. Dwa kawałki obok siebie. Wykrywacz bez problemu poradził sobie z rozdzieleniem sygnału. Niski sygnał. Przełamuje się. Wykopiemy. Audio fajnie opada, wznosi się, nie? W zależności od przybliżania się do cewki. No, tylko teraz tu szukamy żelaza. No nie za bardzo on się do tego nadaje, ale... ale radzi sobie z tym. Zawleczka od podmoza. Tak. 10 cm. Kolega opukuje pocisk moździerzowy. Jest nie z tym żartuj tak nawet, bo będą nas ścigać za chwilę o nic. Nie, to był żart oczywiście. To jest jakiś kołek stalowy, tak wygląda przynajmniej. Ale patrzcie z jakiej głębokości. Z dna dna, czyli... I wykrywaczem do szukania monetek, proszę bardzo. Mocny sygnał. Pinpointer pokazał mniej więcej kształt. A, bez problemu sobie w statyku radzi. Całkiem jesteśmy zaskoczeni, no bo nikt po takim po prostu urządzeniu nie oczekuje takich parametrów pracy. No i mamy nowe zastosowanie cruisera. Okazuje się, że jednak do militarki jak najbardziej się nadaje. To urządzenie śmiało polecam na długą wojnę. Kto by się spodziewał, producent tego tak nie obiecuje, bardziej Impact jest urządzeniem, który ma więcej możliwości szukania w statycznych czy mieszanych trybach. Tutaj tego po prostu nie ma, ale urządzenie naprawdę jest głębokie na takie sygnały i daje się całkiem namierzać, choć jak widzicie warunki są koszmarnie trudne. Ściana okopu. Sygnał zadało, ale... drut na wierzchu. Zmieniliśmy na chwilę tam na najniższą częstotliwość. Na 5 kHz, tak. I no na głębokość szpadla, puszka. Lech. Ktoś zakopał sobie na później. Tak. Bardzo głęboki wykop. Tak, widać dokładnie. No i konkretna głębokość, pinpointer nawet nie łapał. Powtarzalny, bardzo mocny sygnał przy tej niskiej częstotliwości. Dokładnie, monetkowcem. No. Zakopaliśmy z powrotem tą puszkę na tej samej głębokości, na której była, czyli na głębokości szpadla. I... no nie ma złudzeń żadnych. Kosmos totalny. 5 kHz. Przy 5 kHz urządzenie bardzo dobre na militarkę. Jak widzicie, kolega podsumował na swoim kanale nowego multicruisera. Link będzie na dole pod filmem. Napis o tym przypomni, to nie będzie problem. Możecie sobie zajrzeć na inną recenzję innego człowieka, mojego kolegi, który po prostu pierwszy raz używał tego urządzenia zupełnie niekonwencjonalnie do szukania militarki, mimo że troszkę oponowałem, bo uważam, że to jest urządzenie drobnicowe. Jak się okazało, byłem w błędzie. Urządzenie sobie świetnie radzi z głębokimi sygnałami. Jest naprawdę głębokie i daje radę sobie z dużymi rzeczami. Co było dla mnie kompletnym zaskoczeniem, dlatego że wydawało mi się, że audio nie będzie na tyle sugestywne i zasięgi nie będą na tyle imponujące, żeby do tego używać nowego multicruisera. Okazało się wręcz przeciwnie. Choć jak podkreślam i nie tylko ja, to nie jest sensu stricte urządzenie dla relikciarzy czy dla ludzi szukających militarki. Da się bez problemu tym urządzeniem robić. Jest zaskakująco dobre, lepsze od wielu urządzeń, które są dostępne na rynku, ale nie jest stworzone do tego celu. Dla kogo jest to urządzenie? Ja uważam, że nowy multicruiser, który jest firmowany i oferowany może przez firmę Green Camo z Lublina, jest urządzeniem stworzonym dla ludzi, którzy szukają drobnych rzeczy.
Z czym konkuruje? Konkuruje z innymi urządzeniami na rynku, dlatego że cena jest 2700-2800 zł. Jest naprawdę ceną dość atrakcyjną na naszym rynku, jeśli porównamy rodzime konstrukcje. No i dostajemy urządzenie zupełnie inaczej wykonane, jak kolega mówi, zdecydowanie wyższej jakości wykonanie. No i poza tym wodoodporność, czyli po każdym takim myciu, po każdym chodzeniu w deszczu, w śniegu, gdzie z innym urządzeniem się tego nie da zrobić, możemy wrzucić urządzenie, kolokwialnie mówiąc, pod prysznic i je umyć. Czy umyć je z jakiegoś węża ogrodowego, to jest naprawdę duża zaleta. Kolejna rzecz, audio. Urządzenie ma bardzo sugestywne, wymowne audio. Ono bardzo plastycznie kształtuje, określa przedmioty, które są pod cewką. Mamy swoiste połączenie po prostu z urządzeniem. To jest bardzo ważne. Ja na przykład mam tylko parę urządzeń, z którymi czuję się komfortowo i te urządzenia powodują, tak jak na przykład Nautilus albo White Spectra V3, że wiem dokładnie, czy to będzie moneta, czy to będzie jakaś inna rzecz. Jestem w stanie po odczytach, po audio dokładnie stwierdzić, jaki jest mniej więcej kształt i tak dalej. To urządzenie daje taki feeling, daje takie poczucie kontroli nad tym, co robimy. Jest piekielnie głębokie? Okej, to nie jest może określenie dobre. Jest naprawdę bardzo głębokie, ale to nie jest najważniejsze. Są tak samo głębokie urządzenia na rynku. To nie jest najlepszy wykrywacz. Pamiętajmy o tym pod tym względem. Chodzi o całokształt. Urządzenie jest lekkie, ergonomiczne, ma świetne audio, tak jak już powiedziałem wcześniej. No i przede wszystkim jest urządzeniem wodoodpornym. To są zalety niebanalne. Mamy do wyboru różne częstotliwości pracy, więc możemy zejść na 5 kHz, szukać z tym urządzeniem rzeczy większych. Możemy użyć 14 i wtedy, jeśli teren nie jest zanieczyszczony, szukamy większych rzeczy, większych i mniejszych rzeczy. W zasadzie to jest taka uniwersalna częstotliwość. Później mamy 19 kHz. W tym momencie z taką częstotliwością możemy szukać drobnicy i w bardzo dużym zaśmieceniu. Mamy programy 3-tonowe, 4-tonowe. W programie 3-tonowym naprawdę możemy szukać na olbrzymim śmietniku na polu i wyłuskiwać sygnały. Urządzenie jest szybkie, tak jak Xpedeus, jak nie szybsze momentami. Widać to na różnych innych filmach, niekoniecznie na moim kanale. Także myślę, że jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny, to mamy lidera na rynku w tej chwili i to urządzenie jest świetnie wykonane. Nie każdemu podpasuje, będzie zaraz wielu malkontentów, którzy będą narzekać. Mamy serwis w Niemczech, to są same zalety, jeśli chodzi o to urządzenie. No i myślę, że cena jest naprawdę atrakcyjna. Ja jeszcze dodatkowo zostawię urządzenie dwóm osobom, które nigdy nie miały z nim do czynienia. To była w sumie trzy osoby to urządzenie testowały z moich znajomych. Wcisnąłem im to urządzenie tylko po to, żeby poznać ich opinię. I tą opinię przedstawimy na tym kanale. Ta opinia nie będzie wyreżyserowana. Jeśli będą jakiekolwiek zastrzeżenia, czy komuś coś nie będzie pasowało, to będzie o tym mówił. Ciekawe jest tym, że jeden z kolegów, Dominik, chodzi za te Pro. Ma dość dobre osiągnięcia i sukcesy z tym urządzeniem dość długo, jest mocno usłuchany, więc naprawdę wie, co ten wykrywacz mu mówi i będzie miał okazję porównać dwa urządzenia. Kolega, który już chodził ze mną, Mariusz, który chodził ze mną w zimie, porównał w jednym z poprzednich filmików Multicruisera do analoga, mógł odnieść się do analoga, może nie porównał, bo porównanie to jest zbyt pochopne stwierdzenie. Też będzie miał szansę ponownie użycia tego urządzenia nad morzem, w słonej wodzie i zobaczymy, jak tam się będzie sprawowało to urządzenie, czy da się rzeczywiście coś z nim znaleźć. Zapraszam do subskrypcji, oglądajcie, piszcie, co o tym sądzicie pod filmem i do usłyszenia.